To pan za kim jest? Ja jestem za PiS-em. Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że to jest religijna partia. Ogromnie religijna partia jest, wie pan. Ogromnie religijna partia i uczciwa partia. A konstytucję łamią? Jaką konstytucję? Proszę pana, 260 miliardów złotych, jak PO kradło, zniszczyło, to gdzie, gdzie są? A tamto konstytucja? Sądy niszczą. Kto niszczy sąd? PiS. Jakie sądy niszczą? Proszę pana, koło mnie ktoś nielegalnie postawił myjnię i ja muszę ile walczyć na to myjnio, żeby oni... żeby to myjnię ten... zdemontować, wie pan, no. To są sądy, ja pojechałem do nadzoru budowlanego, jadę, a on mówi, że mogą zalegalizować. To są sądy, to jest wszystko, to jest taka uczciwość. To konstytucja. Taka uczciwość, że w spółkach Skarbu Państwa miliony biorą? A kto bierze miliony? Z PiS-u. Ja nie słyszałem nic takiego. Żeby... Tak TVN mówili. TVN to jest nie polska telewizja, to jest TVN, to jest niemiecka telewizja, proszę pana. Amerykańska. Amerykańska. A w Ameryce kto rządzi Ameryką? Amerykanie. Kto rządzi światem, proszę pana? Kto ma największe pieniądze na świecie? Żydzi. Komuna nie była zła całkowicie, ogólnie. Nie była całkowicie zła. Była zła na to, że troszeczkę, wie pan, nie można było słowa powiedzieć. Nie było tego, ale niektórzy ludzie się odbudowali za czasów SLD. Za obu partii. Czyli jak oni dobrze będą mówić i mieć dobre pomysły, to pan być może zrezygnuje z głosowania na PiS i... Nigdy nie zrezygnuję, bo jestem patriotą Polakiem. Jestem patriotą Polakiem i nigdy nie zrezygnuję z PiS-u. Dlatego, że to są religijni. Proszę pana, wszyscy... Nie... Ale żyjemy w świeckim państwie, nie? Jak najbardziej.